Miałam przyjemność porozmawiać z panią Heleną Wyciślik, która podzieliła się ze mną wspomnieniami o swoim ojcu, gospodarzu z Kochłowic, panu Janie Wyciśliku, rocznik 1889. Pan Jan w 1929 roku rozpoczął budowę kamienicy i postanowił sporządzić kapsułę czasu. Napisał prostą opowieść o latach swojej młodości, kiedy to w mieszkańcach Górnego Śląska budziła się narodowość polska. Pergaminowe kartki włożył do butelki i zakopał do dołu pod fundamenty. Przewrotny los wytyczył przebieg autostrady A4, korytarza transportowego prowadzącego do Niemiec właśnie przez gospodarstwo pana Jana. I kamienica została zburzona pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy to dzieci naszego świadka historii znalazły butelkę z cenną zawartością. Na szczęście atrament przetrwał próbę czasu, a my zyskaliśmy wiarygodne informacje o tym trudnym dla Ślązaków okresie walk powstańczych. Pan Jan nie walczył, ale pomagał magazynować broń dla powstańców na terenie swojego gospodarstwa. Brał udział w powstaniu brat pana Jana, Jerzy, i został ciężko ranny. Zachęcam do przeczytania notatek pana Wyciślika. Proszę zwrócić uwagę na kaligrafię.